Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy na Life Factoroids. Pobawimy się dzisiaj trochę pewnie cieczami i betonem. Przede wszystkim, bo tutaj widzicie. Now, teraz musimy to zapełnić betonem, czyli bym... Ogólnie to po prostu musimy pociągnąć stąd tutaj. A to fajnie, że ustawiłem tutaj akurat tą produkcję betonu, bo to będzie łatwo teraz nam... Tyk. Pociągniemy tylko tutaj prosto. I teraz będzie wylewka. No ciekawe, jak to będzie. Okej, czyli to musi... O, ile tego potrzeba? Dwadzieścia. Nie ma żadnych rezerw. Moglibyśmy już kombinować sobie jeszcze tutaj więcej, żeby nam tego betonu się produkowało. Nie wiem, czy on aż będzie potrzebny oprócz tych tutaj, co już mamy. Więcej. A zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na sejsmografię. Mamy tu jakieś surowce ogólnie. Nie. Wygląda, że tutaj będzie zabawa z betonem. No to faktycznie może byśmy mogli ustawić sobie więcej tych betoniarskich rzeczy. Jakby to teraz zrobić, żeby to było tak dosyć fajnie zrobione? No już chyba nawet wiemy. Moglibyśmy z tyłu podłączać wodę. A tu nic nie da, tak z tyłu, a będziemy tutaj... Dobra, już wiem chyba. Kombinujmy tak, że tu będzie od razu nam pakowało kamień. O, w ten sposób. To zniszczmy. Tutaj czekajcie, bo... O nie. Tu byśmy postawili kolejną jakby... rafinerię, gdzie to było? O. No. No i tutaj wtedy bierzemy sobie, znowuż produkujemy cement. That is ready. Waiting. Czyli też nie za bardzo to tak działa, bo nie dostarcza nam wody tutaj teraz.
To jest niedobrze. Znają się, jak to rozwiązać, żeby to jakoś inteligentnie przeszło. Myślałem, że wiecie, że woda ta przepływa stąd i może dalej sobie przepływać też rurami, ale nie za bardzo to tak działa, jak widać. To nam trochę komplikuje sprawę. Byśmy musieli to zrobić trochę inaczej. To znaczy, zlikwidujmy to. Robocik, wychodź tutaj. To zlikwidujmy. Teraz tak, gdzie jest ten robocik? Jakby kolejną rafinerię położymy tutaj. Do wykopywania kamieni tutaj. A teraz tak, rurę tutaj. Tutaj, nad tym. Aha. Że Ironu zaraz nie będę miał. Okej. Ustawmy sobie tutaj. O. Tyk. Tyk. Dobra. Powinno szybciej lecieć już teraz produkcja. Co nam produkuje tutaj? Dlaczego to nam nie produkuje? O, to jest pytanie. Coś tu jest nie tak, bo no w ogóle nie chcę produkować tutaj, pomimo tego, że niby woda jest w tym czymś, ale dobra, inaczej zrobimy. O, tu się już zalało, dobra. Weźmy jednak tego robota, postawmy to tu. No, ja wiem, że rafineria jest on the side, bo... O nie, to sobie zlikwidujmy, o. To. Kurczę, też niszczy nam po prostu wszystkie zawsze też te... Dobra. Niech nam zalewa w takim razie. W sumie nie wiem, dlaczego mi nie chciało ta przy...
tamtych produkować wody. Jak miałem kamienie dostarczone, miałem też wodę dostarczoną. Może tą wodę trzeba jakoś inaczej? Może trzeba jednak jedną rafinerię do robienia wody na jedną rafinerię robienia tego betonu. No, to może miało więcej sensu. No nic. A może spróbujemy też jeszcze. Fajnie by było inaczej poustawiać też, ale dobra, to już może za późno. Kamienia nam produkuje full wypas, widać. I kamienia ogólnie by nam wystarczyło, czyli tak, dobra, spróbujmy zrobić to tak. Spróbujmy wybudować jeszcze jedną rafinerię z wodą. Na przykład, no na przykład tutaj. Tak? Będzie tutaj też nam robiło wodę. Jak to do recyki? Tutaj. Dobra, niech się robi woda. Teraz tak. Chciałbym, żeby... Gdzie jest nasz robocik? Tu i tu dostarczałoby tą wodę do rafinerii tutaj. A, kamień jeszcze by dostarczało tutaj. Ale nie to, to nie. To o, w ten sposób. I tu by nam robiło konkret. Gdzie jest robocik? Ty robisz, panie. Takie coś. No i tutaj już produkuje beton. Tak, idzie. Czyli wygląda na to, że ta rafineria po prostu nie wyrabiała z wodą na dwie rafinerie betonu. Co innego widać z... Postawimy sobie jeszcze jeden tutaj z kopalnią kamieni, nie? A, już drugi. Jakie betony wylane. Okie dokie. Wydaje się, że tutaj będzie taka misja tylko z wylewaniem betonu, co, bo w ogóle nie ma tutaj surowców żadnych, nie? Może gdzieś tu dalej? W ogóle nie widzę żadnych surowców tutaj, nigdzie. To? Poweru nam brakuje? Jak to? Weźmy sobie więcej poweru. Czyli setka potrzebna jest betonu, żeby wylać tą kostkę jedną. O, tu już też wylana. Oxygen is vital of life support. In produce in refinery from water. Build another refinery for using existing one. Connect to the pipes. Hydrogen. Produce it during hydrolysis as well. Can store excess hydrogen in your mothership. Ah.
Dobrze. Czyli teraz tak. Zniszczmy to. Bo my potrzebujemy hydrogen i oksygen. Robić. A nie, oksygen. Aha, dobra, czyli teraz... Dałoby się zrobić kolejną rafinerię. Gdzie jesteś, panie robociku? O, tutaj. Rafineria, smelter, rafineria. Kolejna rafineria. Która? Tu robisz robocie. Aha, bo ty jeszcze naprawiasz te. Znaczy naprawiasz, robisz te panele słoneczne. Dobrze. A możemy zniszczyć, to już zniszczyć. Dobra, zrób mi tu, panie robocie. A, i teraz tak. Musimy sobie wybrać hydrolizę. Teraz pytanie, czy ja bym... To muszę... Jest robot mój. Ja to muszę po prostu rurą dostarczyć tutaj do... Do statu matki. Czyli to nie są pipy potrzebne chyba, żeby to wydobyć. Tylko wydaje mi się, że to może być na taśmę. Dobra, sprawdźmy też z taśmę. Rock? O, nie mam roka? No masz tutaj na przykład, tutaj możesz zabrać. Aha, czyli teraz nie mam kamienia, ale to czekaj, to... No przecież tu masz kamień, halo! Taki głupi robot. Oj. Pizza, nie masz kamienia, tak. Zbieraj, o, no właśnie. Cancel kolejny nano. Spróbujmy teraz tak. Tutaj. Niech nam to zbuduje.
Dobra, momencik. Build another. To water pipes. Hydrolizę. No dobra, to zrobiłem. Ten statek gdzieś ma podłączenie rur. Nie, nie ma. Okej. Jeszcze trochę nie bardzo rozumiem. A nie, czekajcie. Chyba rozumiem, bo po prostu wychodzi to z tej strony. Tak? To wychodzi. Zobaczmy. Na pewno nie wychodzi to jako to. Tak, weźmiemy rury. No też nie za bardzo. Też nie, czekajcie, tutaj jest jakby też... Nie no, wodą się zapełniła? Ja już tego nie rozumiem. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Storage, solar panel. Nie wiem, spróbujemy w różne strony. One water. To nie ma sensu. Znowu jak zbuduję taśmy, to one się zapełniają. Spróbujmy. Na przykład po... nie, ale to mi wyłącz, proszę. No, that's wrong. Nope, that's wrong. Rury znowuż jakby nic nam nie dają, bo no nie mogę podłączyć do tej. Kompletnie nie ma sensu. Hmm.
To kompletnie nie ma sensu. Belt Direction. O, właśnie, może teraz. O, dobra. O, dobrze. Hydrogen. A może jak ja zbuduję dopiero dwie taśmy, którą będzie nam mówiła, że tu ma być taki materiał, a tutaj taki. Tak. Dobra. Wszystko jasne. Dobra, trochę źle położyłem teraz. Nie. Dlaczego? Dobra. Weźmy to wszystko, zbóżmy teraz. Dobra, już rozumiem, bo trzeba było po prostu położyć dwie taśmy, które... Oksygen. Teraz tak. Hydrogen. Tu wychodzi hydrogen. I idzie tam, ale co to się robi tutaj? Dobra, nieważne. Tu. A tu pozbieramy oksygen. A teraz powinno to działać. Dlaczego to nie działa? Aha, dobra. Bo może teraz tak. No, żeż w mordy jeża. Weź mi to wszystko zbóż. Razem z tym gównem. Dobra. Ale może zrozumiemy sposób budowania, że tak powiem tutaj. Dobra. Dobra, i tutaj będzie hydrogen, a tutaj będzie oksygen. Cyk. O proszę. No i w końcu się udało. No dobra, działa to. Łapię sobie tutaj, o. Dobra, zrobione. To mi to kazał teraz zrobić? Focus social living quadware. O, można te. Dla kolonistów można budować? Build service module for it. Build a supply hub. Ja mam supply hub.
Kurzyn? Nie mam takiej uczy... A, tutaj jest. Play Hub. Ale co to robi? Play Hub provides water. Muszę dostarczyć wodę. I oksygen. Nie, no to może tutaj. Ale czekaj. Ty się tutaj nie podłączaj, chłopie. Tylko ty się tak. Tutaj będzie dobrze, bo to co będzie tutaj oksygen. Ale ty sobie podłącz tutaj, o. Ojej, tu się trochę robi takie masło tutaj maślane mi teraz. Znaczy spaghetti trochę się robi, ale powiedzmy, żebym chciał po prostu... Czemu ją? Ale jajca! To nam się ten... Jest power tutaj. Mi tutaj zbudowaj power. Habitat. Now, finally time to build the first dwelling for colonies. Construct their habitats to remain concrete steps. Habitat. No to można ludzi w ogóle budować. Dobra. Produkuje śmieci. Ciekawe. Tu wygląda na to, że jakbyśmy kolonizowali te asteroidy, na przykład tutaj księżyc, nie? To wody nie ma. Make sure habitat form if amount of time. Habitats will consume. Make sure you have enough supply and power for it. If not, build at the. No, dobra. Czyli co? Bo teraz rozumiem, że. Teraz rozumiem. Teraz tak, będzie tak. Tylko czemu oni wody nie mają? Ja muszę jeszcze oddzielnie dostarczyć im wodę? Jeśli tak, to my jeszcze tak zwykły to. Dobra, już rozumiem, dlaczego nie mieli wody.
bo oni mieli tutaj podłączenia. Dobra, panie robociku, pan tu, weź mi tu podłącz. A co potrzebujesz? A, nie mam Irona. Ale to nie rozwiąże tego problemu, bo ja tutaj Ironu nawet nie wykopię nigdzie, nie? Po prostu za dużo niszczyłem, za dużo się zastanawiałem i się dupiłem, tak powiem. No ale to jest lipa trochę, że tutaj, kurczę, no, nie ma tutaj Ironu, nie? To nie podoba mi się. Można tu ten jakoś restartować. Ne. Lipa. Okidoki. Zacząłem od nowa. W sensie od tego save'u, co miałem i... Po prostu bardziej inteligentnie teraz wybudowałem. O co chodzi? A, habitat muszę. Właśnie. Trzy habitaty. I śmieci, które będą wychodzić gdzieś tu. I będą wyrzucać po prostu na górkę. Tu na przykład, nie? Zobaczmy, jak to teraz nam wyjdzie. O, wszystko jest. Teraz jest ładnie podłączona. Wyrzut śmieci. Czyli teraz wszystko ładnie nam to wyszło. Dobra, make sure habitat are living. A żyją. Wszyscy żyją, jest im dobrze. O, śmieci będą wyrzucać tutaj. Jest, w ogóle ciekawy jestem, czy można w ogóle habitaty... Nie, czyli widzicie, można tylko na tych betonach, czyli dlatego kładaliśmy chyba beton, żeby wybudować budynki. Dobra, czyli rozumiem, czyli jakbyśmy chcieli zrobić kolonizację, to musimy kłaść beton. Nie, to mi całkiem tak teraz logicznie wszystko wygląda. Słabo jest to od początku wymyślone, bo sobie budujecie, nie wiadomo co jeszcze będzie i... O, finish mission. No, to teraz żeśmy to zrobili. Proszę bardzo. Zapiszę aż to sobie. Tak? I co, idziemy chyba? Na następną misję. Teraz sobie trochę już zaczniemy, żeby zobaczyć mniej więcej co tutaj jest. O, i tutaj to my mamy... O, ale w ogóle tutaj to ja widzę... Komplikowane rzeczy. All system down. I wszystko się... Muszę to... Włączyć. Okej. Okay. Okej, okay, czyli 20 produkcji Iron Melter. Czyli teraz takie... Prąd jest, widzę. Wiecie co. W sumie to zróbmy to tak.
Wróćmy do menu. Pregame. Mission. Colonies Miner Free Game. Flat Round. Flat Rock, Flat Lava. Flat Rock. Size Large. Rugged Round. Będzie, niech będzie. Ice Lava. Asteroid. Many. Nie, dobra, są. I spróbujmy w takim sposób. O, zrobimy sobie free game i będziemy się pomału uczyć i odkrywać nowe rzeczy, bo trochę nie chce mi się po prostu myśleć teraz, jak pociągnąć, kurczę, te belty, żeby zrobić zagadkę logiczną, tak naprawdę to jest, wiecie. Czy to może jest fajne, tak? Jakby mi się takie coś chciało robić, aczkolwiek mi się nie chce, ja chcę budować, ja chcę kolonizować. O, proszę bardzo. Free game, tak, dziękuję. Czy ja mogę tu gdzieś? Nie. Zróbmy... Zróbmy sobie... Niech będzie tutaj. Baza. Cyk. Jest nas bocik. Cyk. O. Flypod. O. Bo tutaj sobie... też supplye wzywać. No dobrze. Dobrze. Pamiętamy. Dobra. Tu będzie nasza farma prądu. I zaczniemy sobie. Lawa. Sunlight. Czy lawy nie wiem, jak wydobywać, szczerze powiedziawszy. Ale to odkryjemy. Ale to wszystko już w następnym odcinku. A tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska w naszym free game'ie. Nara!